Magda Gessler, zapadła się pod ziemię. Mówią o problemach ze zdrowiem. Komentarz menadżerki tylko podsycił plotki. Magda Gessler, choć nie jest wokalistką, jak wiele innych gwiazd stacji TVN, miała pojawić się w tym tygodniu w Sopocie na Top of the Top Festival. Ostatecznie jednak zabrakło jej na tym wydarzeniu, a brak konkretnych wyjaśnień sprawił, że zaczęto na ten temat żywo plotkować. Głos zabrała jej menadżerka. Magda Gessler nie pojawiła się w Sopocie. Magda Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niemal codziennie coś publikuje na swoim profilu. Nie informowała tam o żadnych problemach, więc fanom wydawało się, że zjawi się w Sopocie. Zabrakło jej jednak, przez co zaczęto spekulować na jej temat. Z uwagi na jej wiek, bo restauratorka niedawno skończyła 70 lat, zaczęto podejrzewać, że jakieś problemy zdrowotne uniemożliwiły jej przybycie do Trójmiasta. Niektórzy twierdzili nawet, że gwiazda jest w szpitalu. Co się z nią dzieje? Magda Gessler wciąż aktywna w mediach społecznościowych. Gdyby jednak Magda Gessler miała leżeć w szpitalnym łóżku, raczej nie publikowałaby kolejnych wpisów w mediach społecznościowych, a te pojawiały się w ostatnich dniach normalnie. Takie wpisy można jednak zaplanować z wyprzedzeniem, więc jest możliwy scenariusz, że posty powstały wcześniej, a nie w momencie ich publikowania. To jednak tylko domysły i pogłoski. By je uciąć, do tablicy została wywołana menadżerka restauratorki. Choć ta zabrała głos w sprawie Gessler, zbyt wiele swoimi słowami nie wyjaśniła. Co dzieje się z Magdą Gessler? Komentarz menedżerki restauratorki wcale nie uspokoił fanów. Ta powiedziała bowiem, że Gessler zabrakło w Sopocie z przyczyn osobistych. Pojęcie to jest szalenie niekonkretne i może się za nim kryć dosłownie wszystko. Pozostaje więc czekać na kolejne wydarzenia na żywo, na których miałaby pojawić się Magda Gessler. Fani z pewnością mają ogromną nadzieję, że już wtedy się z nią zobaczą.